maluję od lat kilkunastu. Podobne, właściwie to malarstwo jest cały czas podobne. Miałem kilkadziesiąt chyba już w tej chwili wystaw, natomiast od pewnego czasu w tym malarstwie zaczęła uczestniczyć moja rodzina, czyli Kora i synowie, że często malowałem formy i zostawiałem im do kolorowania. I tak to się właściwie od pewnego czasu rozwija. Natomiast chciałem powiedzieć, że te obrazy już były wykorzystywane oczywiście do okładek płyt, były robione gobeliny, ceramika oraz witraże. Natomiast no w tej chwili użytkowość ich została jak gdyby zwiększona, bo no, kościół jest czymś, tak jak Kora powiedziała, bardzo intymnym i bliskim człowiekowi. Ja się osobiście z tego powodu cieszę, że tak się stało. Użytkowość i przystępność. Mamy malarstwo, które jest malarstwem dekoracyjnym i o którym już wcześniej, wiele, wiele lat wcześniej myśleliśmy jako o wykorzystaniu tego malarstwa, tych wzorów, tej kolorystyki właśnie przy aranżacji wnętrz. Ja się akurat tym amatorsko zajmuję, uwielbiam i nawet mieliśmy śmiały plan podboju świata. Ale tak jak z wieloma śmiałymi naszymi wcześniejszymi planami, okazało się, że po drodze jest tak mnóstwo rzeczy do wykonania, dla nas niestety nie za trudnych, żeśmy to zarzucili. Obraz jest bardzo drogi i nie każdego na to stać. Natomiast łóżko, o którym ja zresztą tyle napisałam, pościel, która jest mi bliska, to całe i to jak ona wygląda, żeby to nie była po prostu od taka sobie rzecz takiej. Myśmy się przyzwyczaili przez lata, nie mając wyboru powojenny, w czym wzrastaliśmy, no na pewno ja, na pewno Kamil i na pewno wielu z Państwa, czyli taka po prostu szara beznadzieja i brak wyboru, jakiegokolwiek wyboru. W związku z tym ta propozycja była dla nas no, takim uśmiechem losu i nie ma się co oszukiwać, że to była po prostu dla nas wspaniała propozycja, którą trzeba było oczywiście domówić. I
No i to jest jakby no spełnienie naszych marzeń, dlatego że coś, co nie jest jakąś wielką ambicją w naszym przypadku, ani bólem tworzenia, po prostu stanie się czymś ładnym, przyjemnym i na wyciągnięcie ręki, no nie w każdym domu, ale w wielu domach mamy nadzieję, że te wzory wybrane i to, co tutaj grafik Pamoteksu skomponował, po prostu no, spodoba się, krótko mówiąc, spodoba się, bo jest to jednak coś innego. Zostały wykorzystane dwa moje cykle, bo to są anioły, połączone przez grafika Pamoteksu, bo to, każdy z tych aniołów to był oddzielny obraz. Natomiast miałem też taki cykl Arki Przymierza, inspirowane religią, powiedzmy, żydowską. I te arki były w formie takich mandali, jak gdyby, że naokoło były wzory, w tym wypadku domki. Grafik wyciągnął z tego domki, a oprócz tego były moje wiersze naokoło. I widzę, że tutaj te wiersze zostały wyciągnięte trochę z kontekstu i zostały użyte jako element graficzny, co też mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy się spodoba, mam nadzieję, że się spodoba również tym, którzy będą spali pod tym, bo można coś przeczytać w jakiejś ważnej chwili. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez kutywy. Choćbyśmy uczniami byli najtępsi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń do ciebie. Nie, nie. Ktoś mi mówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte padła okno. Uśmiechnięci ku objęcie, próbujemy szukać zgody, ożywimy się od siebie jak te kobiety z tej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch wyklanych pasąd, dwóch tych samych spojrzeń do ciebie. Nie, nie. Wybitni artyści, wspaniali, czy to był Picasso, czy na talerzach, na tym, na tamtym, wielcy designerzy, prawda, Versace, to jest tym takim przykładem dla mnie najgorszym, bo mnie się to po prostu nie podoba. Nie podoba mi się jego estetyka, ale no jednak jest to ktoś, prawda. A u nas właściwie były to zawsze anonimowe wzory pościeli, jakieś misie, albo krasnoludy, albo coś tam, albo coś tam, albo coś tam. No jednak jest to wyzwanie i chciałabym, żeby, no przede wszystkim o nas już nie mówię, ale żeby pomysłodawcy no, byli zadowoleni z, potem z tego efektu, prawda, czyli po prostu ze sprzedaży, żeby to się ludziom podobało. Życiu.
taką emocją, której największą, tak jak tutaj jechałam, to myślałam, że będziemy obwieszeni tymi materiałami. To jest emocja, zobaczyć coś po prostu w innej formie. To, co się cały czas widziało no, jako taki dosyć ekskluzywny produkt, prawda? Bo wszystko to, co do tej pory robiliśmy, czy te witraże, o których Kamil mówi, to są niesłychanie drogie rzeczy. I to się rzeczywiście klasyfikuje w tej takiej stricte artystycznej grupie. Natomiast to jest przerzucenie na tą drugą stronę, którą ja zresztą bardzo lubię i dla mnie ona jest niesłychanie ważna, ponieważ my tak naprawdę w życiu to żyjemy tą codziennością. To żyjemy codziennością i tą codziennością jest też i ta noc, prawda? No to wszystko, co jest w naszych domach, no to jest dla mnie niesłychanie ważne. Ja jestem estetką. Dla mnie to jest, no, pochłania bardzo dużo mojego czasu. Ja się zastanawiam, zmieniam, układam, chodzę, kupuję. No także jak się w końcu taka rzecz nam zdarzyła, prawda? No to ja uważam, że to jest, no to jest właśnie ta emocja. Wszystko ma swoją formę. Liść, drzewo, jaszczurkę. Woda oceana, ach ja w czarę spoczywam. Myśleliśmy o podboju, no nie tyle świata, co Europy, ale świata oczywiście też, to myśleliśmy o tak zwanym, o jednak większym mieszkaniu, większym domu, to taka była perspektywa. Ja na przykład jestem zwolenniczką tak zwanych takich bajkowych pokoi, to znaczy pokój jest, i tak w domu mamy, jest pokój arabski, jest pokój hinduski, jest pokój IKEA i jest pokój, który no, taki ekumeniczny, wszystko w nim jest razem. I po prostu no, tego typu jakby idea jest mi najbliższa i chciałabym na przykład mieć pokój, w którym byłaby pościel, zasłony, powiedzmy sobie właśnie gobeliny, a jeszcze byśmy dali nasze witraże obiciowy i zrobić taki jeden po prostu bajkowy pokój ze wszystkim. Taki był kiedyś nasz plan, że na przykład gdyby ktoś chciał, to mógłby sobie tak ewentualnie zrobić. I to jest po prostu czarowne, dlatego że nie jest monotonne. No w końcu w domu się bardzo dużo przebywa, no i to można sobie, a poza tym to wszystko można zmieniać, prawda? Tu jest tyle tych wzorów, że jeżeli ktoś by chciał wytrwać przy naszym, no ale w końcu nie musi. Mówią, że miłość mieszka w niebie, ale bez chmury to by nie było życie. Gdy czekam na ciebie i bardzo się boję, czekam na ciebie, czekam na ciebie, czekam. Choć mnie całujesz, nie jestem twoją. Najpierw kocham, musisz mnie wykupić. Daj mi wód, o czego niebo nie ma. Daj kople krwi do anielskiej próby. Ja jestem zwolenniczką bawełny i flaneli w zimie i wtedy najdłużej śpię. No nie wiem, to są może jakieś takie dziecinne. Kamil nienawidzi. Ja nie mogę we flaneli spać, ale z grzebnej, nawet z lnu.
prawda? Jest coraz prościej, lęd z czymś mieszany. To lubię takie